Pan nasz Jezus Chrystus wziął na swe ramiona krzyż. Krzyż niesamowicie ciężki, gdyż Jezus, biorąc to drzewo na swe barki, wziął na nie tak naprawdę wszystkie nasze winy i grzechy. Zrobił to z miłości ku nam, bo Chrystus jest nieskończoną miłością. Nie da się opisać tego, jak Bóg nas bardzo kocha. Wiedział On, że droga, którą będzie musiał pokonać z krzyżową machiną na swych barkach, będzie niesamowicie ciężka, trudna i bolesna. Mimo to dźwignął ją na swe plecy. A my, jak się odwdzięczamy Chrystusowi za to, co dla nas uczynił? Obrażamy Go, zapominając o Nim i zatracając się w grzechu. Bóg zsyła na nas różne łaski, za które powinniśmy być wdzięczni. Ale jakże często nie pamiętamy o tym i o Nim, gdy przyjdzie cierpieć, gdy nas doświadcza. Każdy z nas przecież ma swoją drogę krzyżową. Każdy z nas niesie swój krzyż przez całe życie. Jezus podniósł go na swe plecy bez marudzenia. My natomiast próbujemy to cierpienie odtrącić, uciec od niego. Chcielibyśmy nie nieść tego ciężaru. Nasza natura pragnie szczęścia, radości i spokoju. Ale jeśli naprawdę chcemy szczęścia, to musimy wziąć ten krzyż, jak zrobił to nasz Król i Zbawiciel. Bowiem te różne trudne doświadczenia, które przeżywamy na tym świecie, mają nas doprowadzić do upragnionego celu, nieba i życia z Chrystusem Jezusem. Właśnie w szczęściu i radości oraz spokoju na całą wieczność. Na ziemi jesteśmy tylko gośćmi, a jesteśmy tu po to, żeby dojść do Pana, bo życie to droga do Niego. Więc jeśli pragniemy nieba, to odrywajmy się od ziemi. Jeśli ciężko Ci jest chwycić swój krzyż, przyjmuj go zawsze jako dar z ręki Boga. Nie bój się. On ci nie zrobi tym krzywdy, bowiem nas kocha, a Jego miłosierdzie nie zna granic. Chcę tylko pokazać ci, że jeśli będziesz chodził Jego drogami, to dojdziesz do upragnionego szczęścia. Jeśli ciężko ci dalej, pamiętaj, co wycierpiał Mesjasz, chwytając to ciężkie drzewo. Jeśli tak jak Pan Jezus pokochasz swój krzyż, lżej ci będzie i naprawdę doznasz wielkiego i niesamowitego szczęścia, nie tylko w wieczności, ale nawet już tutaj, na ziemi. Pamiętaj, wszechmogący i wieczny Bóg nigdy nie położy na Twe plecy cięższych doświadczeń, niż sam jesteś w stanie unieść, bo jest najwyższą i największą dobrocią. I pamiętaj, droga siostro, drogi bracie, że nie jesteś sam w niesieniu tego ciężaru. Zbawiciel jest przy Tobie. Uciekaj się do Niego w Twoich problemach. On Cię wspomoże. Módl się i pracuj, proś o wytrwanie, oddaj się Bogu cały, a Twój krzyż stanie się niesamowicie lekkim. Jeśli powierzysz swoje życie Stwórcy, to On poprowadzi Cię odpowiednimi ścieżkami, tak, abyś idąc drogą, na ostry kamień nie ugodził nogą. I przenigdy nie zapominaj o Bogu, bo On zawsze czeka, jako dobry pasterz i nasz najlepszy Ojciec. Czeka, utajony w tajemnicy ołtarza. Dlatego, żeby ponieść ten krzyż,
Módlmy się wszyscy, wypełniajmy przykazania pańskie i wskazówki ewangeliczne, a ponadto pamiętajmy o drugim człowieku, bo wiara bez uczynków staje się martwa. Nie bądźmy ślepi, gdy komuś dzieje się krzywda. Nie wyszydzajmy ludzi, ale ich kochajmy bez względu na to, kim ten ktoś jest. Róbmy to tak, jak robi nasz Zbawiciel. Wtedy Pan pobłogosławi nam i sprawi, że uniesiemy ten krzyż i dojdziemy do Królestwa Niebieskiego. On podniósł, więc i my podnieśmy. Amen.